Do świętego Filipa Neri przyszedł kiedyś mężczyzna i mówi: Ojcze Filipie, obgadywałem, plotkowałem, źle mówiłem o pewnym człowieku. Co mogę zrobić? Co powinienem w tej chwili uczynić? Mówi: ugotujemy rosół. Jak to rosół? Przynieś dużą kurę. Kup na rynku jakąś dużą kurę i przynieś ją. To tyle? Jak będziesz szedł, to proszę cię, abyś ją skubał. Wszystkie pióra wyrwał po drodze i jak będziesz szedł po drodze, przynieś ją skubaną. Dobrze, niech więc tak będzie. Przyniósł skubaną kurę i mówi: naprawdę to wszystko? Nie. Teraz idź i pozbieraj pióra. Jak mam pozbierać? Przecież poleciały, wiatr je rozniósł. Ja nie wiem, gdzie są te pióra teraz. Tak jak twoje złe słowa. Święty Filip pokazał, że plotki, które czasami opowiadamy, słowa, które mówimy, często niesprawdzone, one są jak takie pióra, które wiatr roznosi, my nie wiemy, gdzie one są. Czasami jest tak, że nie bierzemy odpowiedzialności za słowo. Usłyszymy coś od kogoś, a wcale tego nie jesteśmy w stanie potwierdzić. I opowiadamy pewne rzeczy, chociaż nie wiemy, czy one są prawdziwe. Spotykamy się na przykład ze znajomymi. Wyobraźmy sobie, że sąsiad wyjechał na 2 miesiące do pracy, znalazł pracę, dajmy w Norwegii. Widzimy, że nie ma 2 miesiące sąsiada. Nagle przychodzi ktoś inny i mówi: sąsiadko, słyszałaś? A tam sąsiad nasz Zbyszek, czy tam jakiś inny, trafił do więzienia. I bardzo często ta druga osoba w ogóle nie sprawdza tego, nie weryfikuje. Tylko spotykając się z kimś innym, mówi: słyszałaś, pani koleżanko, sąsiadko, ten tam spod czwórki czy piątki ponoć w więzieniu jest. Gdyby ktoś widział go w więzieniu i potrafił zobaczyć na własne oczy, to dobrze. Ale jak często człowiek powtarza rzeczy, których nie jest tak naprawdę pewien i nie bierze odpowiedzialności za te słowa. A słowo ma wielką moc. Dzisiaj nawet usłyszeliśmy takie konkretne słowa. Wszystko przez nie się stało. I dalej, na świecie było słowo, a świat stał się przez nie. To słowo w sposób szczególny zwrócił moją uwagę. Świat stał się przez nie. Co to znaczy, że świat stał się przez słowo? Tworzyłem Księgę Rodzaju i rzeczywiście Bóg mówi: niech się stanie światłość. I światłość się stała. Niech powstaną ciała niebieskie i powstały. Niech pojawią się rośliny i powstały. Czyli świat powstał przez słowo. Bóg powiedział i to się stało. Czyli słowo Boga ma moc stwórczą. Bóg coś mówi i to się dzieje. I dzieje się światłość. Myślę, że w pewien sposób można tak powiedzieć też o nas, że Pan Bóg udzielił nam tej takiej, nazwijmy, mocy albo zdolności. My swoim słowem możemy sprawić światłość. Nawet w języku polskim to tak bardzo pasuje. Jak ktoś jest smutny, to mówimy: ale jesteś przygaszony. I my możemy swoim światłem, swoim słowem sprawić, że w kimś pojawi się światło. Możemy komuś dać nadzieję, jeśli ktoś jest smutny, zrozpaczony i tak dalej.
możemy komuś dać nadzieję poprzez swoje słowo i znowu w świetnym języku polskim możemy mu dać promyk nadziei. Mówimy, że światło w oczach zajaśniało kogoś, bo one były takie przygnębione, były takie przyćmione. Więc Pan Bóg daje nam taką zdolność do tego, żebyśmy my sprawiali światłość w drugim człowieku. Tak jak Pan Bóg niejako budował świat swoim słowem, my też możemy zbudować drugiego człowieka. Mówimy podbudować kogoś swoim słowem. I tu, moi drodzy, warto sobie zadać to pytanie, czy my rzeczywiście budujemy ludzi swoim słowem. Takie moje doświadczenie jest, jak popatrzę na przeszłość, kiedy chodziliśmy na normalne kolędy, czy kiedy odwiedzamy różnych ludzi przy różnych okazjach, to jest takie, że mam wrażenie, że ludzie częściej krytykują swoje dzieci niż chwalą. Rzeczywiście jest czasami tak, proszę księdza, to mój syn, moja córka, pięknie się uczą, wspaniale, jestem z nich dumna. Najczęściej, proszę księdza, no nie uczy się, no. Nie słucha. Leniwy jest. I to dziecko cały czas jest bombardowane takimi złymi słowami, gdzie nie ma tego dobrego przykładu. Gdzie nie ma tego budowania się, że rzeczywiście rodzice są ze mnie dumni. I czasami bywa tak, że dziecko wchodzi w tą rolę. No skoro i tak jestem beznadziejny, czy nic mi się nie udaje, no to pewnie tak już będzie. Jest takie piękne zdanie, znaczy mądre zdanie, nie wiem, czy piękne, ale mądre. I też kiedyś się nim dzieliłem. Dziecko, które jest często krytykowane przez swoich rodziców, nie przestaje ich kochać. Przestaje kochać siebie. Przestaje kochać siebie to dziecko, które słyszy same złe rzeczy. Czasami może nie robimy tego wprost. Czasami to jest przez takie porównywanie. Taki mój ulubiony przykład, kiedy przychodzi dziecko do domu i mama mówi, czy tata, no i co? Truje z matematyki, a Ola ma szóstkę. Tak, mamo, ale Ania dostała jedynkę. Oj, tam inni mnie nie interesują. Wyobraźmy sobie, gdybyśmy to mieli teraz przełożyć na relacje takie dorosłe. Przychodzi mąż do domu. Kochanie, dostałem podwyżkę. 200 zł. Szczęśliwy, zadowolony. Sąsiad dostał 500. Bo żona mówi, zobacz, piękny, dobry żurek dzisiaj przygotowałam. Taki dobry. Mamusia robi lepszy. Więc można zrobić coś dobrego, ale jeśli my tego nie docenimy, będziemy porównywać z czymś innym, no to bombardujemy ludzi takimi czasami słowami, za które nie chcemy brać odpowiedzialności. Ktoś zapyta, no dobrze, to w takim razie nic nie możemy powiedzieć na drugiego człowieka? Możemy, jak najbardziej. Jan Paweł II świetnie wspomina taką sytuację. W jednym miejscu wypowiada się w taki sposób. Jan Paweł II. W wieku 10-12 lat byłem ministrantem, ale muszę wyznać, że niezbyt gorliwym. Moja matka już nie żyła. Mój ojciec, widząc moje niezdyscyplinowanie, powiedział pewnego dnia: nie jesteś dobrym ministrantem. Nie modlisz się do Ducha Świętego. Powinieneś się modlić do Niego. I pokazał mi jakąś modlitwę. Nie zapomniałem jej. Była to ważna lekcja duchowa, trwalsza i silniejsza niż wszystkie. Z jakim przekonaniem on do mnie mówił, jeszcze dziś słyszę jego głos. Rezultatem tej lekcji z dzieciństwa jest moja encyklika o Duchu Świętym. Miał świadomość tego, że te słowa Ojca, one są powiedziane z miłością, z troską, a nie po to, żeby kogoś pognębić.
I przy okazji pokazał mu modlitwę. Nie mówi, że módl się jakoś tam po swojemu. Dał konkretną wskazówkę. Tu masz modlitwę, ją odmawiaj. Będziesz lepszym ministrantem. I bywa czasami tak, to jest druga myśl, którą warto dzisiaj podjąć, że my czasami jesteśmy zamknięci na to słowo prawdy. Ksiądz Pawlukiewicz w jednym ze swoich kazań powiedział taką świetną rzecz w kontekście tego, że zaczynamy nowy rok, to ona jeszcze bardziej nam wybrzmiewa. Mówił tak: jeśli w ciągu ostatniego roku twój przyjaciel czy najbliższa ci osoba nie zwróciła ci uwagi, to coś jest nie tak. Jeśli w przeciągu roku najbliższa ci osoba, przyjaciel, ktoś bliski nie zwrócił ci uwagi, to coś jest nie tak, coś jest nie w porządku. Albo nie jest szczery, albo nie ma odwagi do tego, żeby coś powiedzieć, no albo jesteśmy doskonali po prostu, jak Pan Bóg. Niczego złego na nasz temat nie można powiedzieć. Jeśli mamy przyjaciół, mamy ludzi bliskich, którzy nam zwracają uwagę, to trzeba za nich Panu Bogu dziękować. To nie są łatwe rzeczy. Usłyszeć, że jesteś taki czy owaki, że nad tym musisz popracować, że tego ci jeszcze brakuje. Ale jeśli słyszysz je od bliskiej osoby, to znaczy, że im na tobie zależy. To znaczy, że chce dla ciebie dobrze. Też często powtarzam, mówię, że tylko głupi człowiek się obraża. Jest głupi i będzie głupi, skoro nie potrafi przyjąć do siebie swój prawdy. Więc uczmy się tych dwóch rzeczy. Po pierwsze tego, żeby mówić dobre rzeczy, żeby być odpowiedzialnym za rzeczy, które mówimy, które wypowiadamy, żeby rozświetlać to światło w drugim człowieku, a po drugie, żeby też przyjmować słowo prawdy, zwłaszcza od tych, którzy nas kochają.